Cześć, witajcie w nowym filmie na moim kanale z nowym tłem, ale to tylko i wyłącznie dlatego, że dzisiaj pokażę Wam, co znajduje się właśnie w mojej biblioteczce. Będzie to na pewno ten regał oraz regały i półki, które znajdują się w innym miejscu, ponieważ nie mieszczę się już z moimi książkami tutaj. Ogólnie nie mieszczę się już z moimi książkami, ale jak każdy książkoholik chciałabym ich mieć więcej. Dlatego zapraszam na dalszą część mojego filmu. Mam nadzieję, że Wam się spodoba i że będzie to coś dla Was ciekawie. Może znajdziecie coś właśnie dla siebie. Jak możecie już tutaj zobaczyć, moja biblioteczka jest ustawiona kolorystycznie. Postarałam się, żeby tak było, ponieważ bardzo mi się podobają takie biblioteczki właśnie kolorystycznie ułożone. Chociaż teraz podobają mi się też biblioteczki, które są zrobione wydawnictwami i seriami, także gust mi się trochę zmienia. Ja pokażę Wam, co znajduje się od najmniej ciekawych rzeczy, które są na samym dole, po bardziej ciekawe rzeczy, czyli będziemy szli od dołu do góry. Także zapraszam i zaczynajmy. Dolna półka to słowniki. Tutaj mam, ciężko wyjąć, stary słownik rosyjskiego, języka rosyjskiego w zasadzie, a tam coś tu jest, więc zostawię. Nowy słownik rosyjsko-polski. Były mi potrzebne do szkoły. Tutaj mamy jakąś instrukcję. Słownik mitologii hinduskiej, nigdzie indziej mi nie pasował, a tutaj akurat idealnie się wgrywał. Język ukraiński dla początkujących, dla średnio zaawansowanych oraz słownik ukraińsko-polski. Tutaj mamy słownik młodzieżowego slangu, który przywiozłam sobie z Moskwy i był mi potrzebny do pracy licencjackiej i użyłam go tylko w zasadzie wtedy. Natomiast nigdzie w Polsce nie mogłam znaleźć tego słownika i akurat wyjazd do Moskwy mi się szykował, więc postanowiłam tam to zakupić. Tutaj mam jakieś jakąś angielską książkę. Tutaj mam mapę Moskwy, kupioną jeszcze w Moskwie za 105 rubli. Może zrobię tutaj gdzieś przelicznik. Mam tutaj takie encyklopedie Europy. Słownik pisarzy i poetów, encyklopedia świata dziecka oraz opowieści o dawnej ziemi. Nawet nie wiedziałam, że ja to mam. Coś kojarzę z dzieciństwa. No i słowniki z Gazety Wyborczej. Tutaj mamy encyklopedię i słowniki językowe. Jak widać, najbardziej wyblakły język angielski. Tutaj mamy jakieś rzeczy psa, moje jakieś kable, pudła, grę planszową, która już nie mieści mi się na innej półce. No i rosyjski słownik ilustrowany. Przechodząc troszkę wyżej, mamy słownik frazeologiczny, słownik języka polskiego, język polski na co dzień. Tutaj mamy słownik pisarzy narodów europejskich ZSRR. Z tyłu mam książki do angielskiego, z których nie korzystam. Tu mam literaturę rosyjską w zarysie. Tutaj mam historię Rosji Bazylowa w dwóch tomach. Książkę o Puszkinie. Biografię Gogola. Turgeniewa, Lwa Tołstoja. Tutaj mam Annę Kareninę w dwóch tomach. Książkę Fenomen Stalina. Zarys poetyki. To było mi potrzebne na studia. W zasadzie wszystkie książki stąd były mi potrzebne na filologii rosyjskiej i starałam się ich używać, bo były naprawdę pomocne. Przechodząc dalej, może tutaj mam książkę o drzewach i krzewach. Ciekawą. Mam Odyseję Homera, Klub Dantego, Matthew Perla. 90 najważniejszych książek dla ludzi, którzy nie mają czasu czytać. To są takie jakby streszczenia w komiksach. Dosyć ciekawa książka. To tak będę wyjmować. Alan Silitol, Samotność długodystansowca. Zniszcz ten dziennik. Nawet nigdy chyba nie zaczęłam tego robić. Jedna z części misji profesora Gąbki.
książka z kolekcji Literatura w spódnicy. Mam ich trochę na półce, nie całkiem do pary. Polowanie na męża, czyli teoria szczelnej przykrywki. Sposób na Alcybiadesa. Szaleństwa panny Ewy. Tajemniczy ogród. Książka w zasadzie mojego dzieciństwa, bardzo lubiłam ją oglądać nawet, czytać i kolorować. Kamień filozoficzny i Harry Potter, w sensie Harry Potter i kamień filozoficzny. Lista przebojów Adama Sharpa. Bardzo ciekawa książka, ja się bałam ją czytać, natomiast bardzo przyjemnie mi się ją czytało. Z tego są nawet chyba pierwsze posty na moim książkowym bookstagramie, także zapraszam. Co tutaj mam? Tutaj wychodzi jakieś opracowania lektur oraz podstawy konwersacji w języku angielskim. Z tyłu mam jakieś małe słowniczki i rozmówki rosyjsko-polskie, ukraińsko-polskie i angielsko-polskie. Tutaj mam kurs rosyjskiego, podręcznik Petry do angielskiego. Naprawdę pomagał mi w szkole, chociaż wydawało mi się wtedy, że jest zbyt ciężki. No i mamy tutaj takie klasyki jak Chłopów i Pana Tadeusza. Lecimy dalej. Idąc trochę jakby jeszcze w żółć, mamy tutaj Johna Greena i jego książkę Żółwie aż do końca. Bardzo mi się spodobała ta książka i w zasadzie chyba z tej książki zaczęła się taka moja miłość do książek Johna Greena. Tutaj mam niedawno przeczytaną książkę She's With Me, Jessica Gunsolo, Żyna Majową Murza Darii Dącowej. Tutaj mam serię z Beverly Hills 90-210, tego starego z lat 90-tych, 80-tych. Tajemnicza misja Wilmy, to są książki dziecięce, tak jak Roald Dach i Matylda. Tutaj znowu mamy tą serię w spódnicy Dziewczyna w mieście aniołów oraz imię i nazwisko zastrzeżone. Koszmarny Karolek i wizyta królowej, Grażyna Bąkiewicz, Stan podgorączkowy. Cienka różowa kreska, Chodźmy razem oraz Hard Stopper. Tutaj mam książkę Przeklęta, zbiór reportaży Justyny Kopińskiej z Nienawiści do kobiet, Pustkowie, Dobry kryminał Joyce Carol Oates, Felix Ever After, powieść graficzna od Thomas Diabelski Pakt, Diaganna Guy Gabriel Kay. Nigdy nie czytałam, chociaż planuję i to dość długo ją planuję, więc może czas przeczytać. No i pierwszy tom serii Niefortunnych Zdarzeń. Niestety mam tylko dwa z tej pierwszej serii. Kolejne książki to Kirkę. Nie bardzo lubię, ale mam. Penny Black Investment to są angielski kryminał z ćwiczeniami. To są książki po angielsku, które mają sprawić, abyśmy lepiej czytali w tym języku i rozumieli. Kolejna część Gąbki Baltazara. Znowu randkę, miłości, haha z Nowym Jorku. Wioska morderców, istota zła, moje ukochane kamienie na szaniec. Ludzie Stalina, książka o koszykówce, srebrni chłopcy Zagórskiego. Dostałam ją w prezencie od autorów. Przewodnik małżeński młodego mężczyzny. Z tym wiąże się historia pracy w Agata Meble, dorywczej na studiach. Dostałam ją w prezencie od siostry, która tam pracowała. I to były takie książki, które tam po prostu były na wystawie. No i tak. Dymitry Głuchowski i tekst. Play. O Kraku, Kneziu Łakocie i Skarbach Jakuszka. To jest taka seria takich jakby legend. Pinokio. Tutaj to są kolorowanki takie dla dorosłych, ale nie będę ich wszystkich wyjmować. I książka Dom Wysokiej Młody. Także przechodzimy wyżej, czyli kolor niebieski oraz zielony. Kolor niebieski to Sherlock Holmes, Crème de la Crème, czyli zbiory reportaży o Rosji Wacława Radziwinowicza. Scenariusz Fantastycznych Zwierząt
Tak szczerze, to nie do końca mi się podobał scenariusz. Film był spoko, ale myślałam, że to będzie coś innego, dlatego kolejnych części już nie mam. Polianna oraz Polianna dorasta. Trzy kroki od siebie. Dzieci z Bullerbyn. Eragon. Drugi tom Baśnioboru. EZ jak Zachariasz. Koszmarny Korolek. John Green i Gwiazd Naszych Wina. Tutaj mam Bad Boys Girls, książkę, którą dostałam na urodziny od byłej przyjaciółki, czyli Moriarty. Jak Król Sobieski Józka Batiara polubił. To też jest książka związana z legendami. Oraz Skrzydlate i inne opowiadania. To jest książka z moich pierwszych targów książki, na które wybrałam się z mamą i jest ona z autografem pani Joanny Popuzińskiej. Kolejne tutaj książki to The Kissing Booth, Zapiski stanu poważnego, Jestem nudziarą, Impreza u Ralfa, Tam, gdzie spadają anioły, Ostatnia piosenka Nicholasa Sparksa, Najsłynniejsze miłości królowych polskich. Jak widzicie, nie poszłam zbyt daleko. Kolejny tom Baltazara Gąbki. Nie wiem niestety, w jakiej kolejności one idą i chyba tutaj też nie ma napisane, który to jest tom. No i 12 dni świąt Dasza i Lili oraz Księga Wyzwań Dasza i Lili, czyli Lilith, czyli druga i pierwsza książka z serii. Kolejne książki to Bulhakow i jego trzy książki. Gabinet gadów, Przerwany most, Koktajl mleczny. Tutaj jest Lermontow i Gruj naszych wremieni. Pogromca demonów, Karolcia, Ania z Zielonego Wzgórza, O czym Szumą wierzby, Noelka, Małgorzaty Musierowicz, Historia owoców tropikalnych, Zadziwiające życie owoców. Tutaj jest Czas zmierzchu Głuchowskiego, Fantastyczne zwierzęta i jak je znaleźć, Przewodnik po Moskwie, Przygody Kubusia Puchatka, Kubuś Puchatek, Piotruś Pan, Rozmawiaję to ukraińsku, Historia brudu i książka napisana przez profesora, który mnie uczył historii literatury rosyjskiej, czyli Wiktor Skrunta i literatura rosyjska XVIII wieku. Także zielone i niebieskie już skończone i przechodzimy dalej do białych i ciemnych książek. Jeszcze tutaj z tyłu mam różne książki o zwierzątkach. A plasy, tutaj jest książka Penny Vincenzi, The Best of Times, po angielsku, boję się czytać, więc na razie stoi tutaj. Tutaj książka Nagroda mojej siostry ze szkoły, bo chodziła do szkoły, do liceum Raymonta i książka o Sankt Petersburgu. Także jeszcze takie z tyłu książki pokazuję. I przechodzimy dalej. Tutaj mam moją przepiękną, niekończącą się historię. Ukochana książka moja. Sherlock Holmes, mangi z Sherlockiem Holmesem. Poszukuję obecnie Sherlocka Holmesa drugiej części Skandalu w Belgrawii. Na razie nie mogę znaleźć nigdzie w dobrej cenie. Tutaj cały zmierzch. I moja ukochana książka Piękne istoty. Ostatnio znalazłam w Deals książkę tych samych autorek, tylko już jakby kolejne tomy. To jest jakby druga seria tych książek po angielsku, więc też planuję się zapoznać. Kryminały, czyli Harlan Coben oraz Graham Masterson, czyli Bez skrupów oraz Siostry krwi. Niewiarygodne przygody Marka Piegusa. Kim Holden i Promyczek, Mały Książę, Czas pogardy, czyli tom drugi Sagi o Wiedźminie Andrzeja Sapkowskiego, Gałązka z drzewa słońca, czyli jakby takie opowiadania. Co śmieszne, ta książka, to jest już dość stara książka, ale śmieszna z nią historia jest taka, że została jakby wklejona nie tak, jak powinna być, czyli tutaj jest jakby góra. Tutaj jest Gog Van. Jak byłam młodsza, to bardzo go lubiłam, stąd ta książka u mnie w kolekcji. First Love, Will Grayson, czyli John Green i David Levithan. Karin Slaughter i Niewidzialny. Ramdas i Król Zachodnich Smoków, Julity Grodek.
Tutaj mamy Hobbita, całą trylogię Tolkiena, Ali Nowak i Miłość w stereo, Tożsamość rodna jak Allaka, Walter Isaacson i biografia Leonardo da Vinci, właśnie braci Grimm dla dorosłych i młodzieży. Nie powiedziałabym do końca, że to takie bez cenzury. Tutaj mamy biografię Nirwany oraz taki indyjski jakby epos, czyli Mahabharat. Ja czytałam nie całą, ale planuję niedługo ją całą przeczytać. No i przechodzimy już do ostatniej półki z regału. Mamy tutaj wstęp do psychoanalizy Zygmunta Freuda, wirus Guillermo del Toro, Bezgwiezdne morze, John Green i Papierowe miasta. To jest ta książka Dziewczyna wchodzi do baru. Jest to książka 18+. Natomiast kupiłam ją, ponieważ jest to książka interaktywna. Mam tu opowieści z Narni w wydaniu filmowym, biografię 30 Seconds to Mars, 13 powodów, Jay Asher, Louis, Lowry i Dawca, moja ukochana książka dawnych lat. Jestem ciekawa, czy jakbym teraz ją przeczytała, to nadal by mi się tak podobała. Każda magia jest dobra, Wynajmij sobie chłopaka, Nick i Nora, playlista dla dwojga, ale Abelard, Giza i Stramik, nie pamiętam imienia, Łapy precz od żartów, świetny, jakby świetna książka. Jesteś moja dzikusko, Ostatnia wielka noc imperatora i Teatr złoczyńców. To jest teraz... To też teraz wyszło w reedycji, jakby z innym tytułem. Mamy tutaj cztery tomy Wojny i Pokoju. Mitologia starożytnej Italii oraz mitologia Słowian. Ty, trzy tomy. Metro, trzy tomy. Future, koniec drogi Dymitra Głuchowskiego i książka w oryginale Sumierki, czyli to jest czas zmierzchu. Tutaj mamy trochę non-fiction. Tutaj jest książka o Indiach. W sensie nawet nie książka, tylko taka broszura jakby. Okrasę kontra Pascal, czyli książka kucharska. Hindusi, Krwawi tytani, tyrani. Boże. Powiesić, wybebeszyć i poćwiartować, czyli historia tortur. Historia eunuchów i historia burdeli. Także to wszystko znajduje się na moim regale, a teraz przechodzimy do kolejnych jakby książek. Pokażę może, o Jezu, pokażę może teraz książki, do których mam taki łatwiejszy dostęp. To jest Biały ptak, tutaj mam Demon i Mroczna toń, Siedem śmierci Evelyn Hardcastle, trylogia Dawcy, trzy pierwsze tomy serii Penelopy Bloom. Tutaj mam moje ukochane atramentowe serce. To zdejmę. I tutaj tą świeczkę też. Mam tutaj książkę mojego dzieciństwa, dziennik Mila Tacza, Kat Spłaszowa, Maxa Czornyja, Wszystkie jasne miejsca, Granica Zofii Naukowskiej i książkę o kocie Simonie. Tutaj mam Stara miłość nie rdzewieje, Nie ma tego złego, Dzieci Słońca, Zła krew, Royce Royce, Wojownik Altai, autora Koła czasu, Samantha Janki niezwyczajna oraz Daryl Gregory i Wyginacze łyżeczek. Na stoliku nocnym mam Aleksandry Diuma i Trzej muszkieterowie po rosyjsku, Insygnia, książka po angielsku, której do tej pory jeszcze nie skończyłam, oraz Delia Owens i Gdzie śpiewają raki. Bardzo fajna książka, także jeżeli ktoś jeszcze nie przeczytał, to polecam. Więc idziemy dalej. Tutaj mam całą serię o Czerwonym Rycerzu, czyli pięć tomów. Czerwony Rycerz, Okrutny Miecz, Straszny Smok, Plaga Mieczy i Upadek Smoków. Tutaj na tym regaliku mam tylko właśnie te pięć książek. Piękna seria. Kupiłam ją w ogóle za grosze, a teraz jest tak jakby ciężej dostępna, więc planuję ją przeczytać i jeżeli mi się spodoba, to zachować, a jeżeli nie, to może sprzedam albo zrobię jakieś rozdanie książek. Zobaczymy. Na razie jestem na początku Czerwonego Smoka i idzie mi bardzo, bardzo, bardzo opornie. Przy biurku mam kolejny
stolik z książkami, książka o Włosa, zaksiążkownik Zuzy i Toli Grupy, Hanny Samson Zimno i Mamo, Zimno mi Mamo, Jewgenii Zamiacin My, czyli zachodzimy w taką kolekcję książek rosyjskich, Charlotte Bronte i Jane Eyre, Juliusz Verne w 80 dni dookoła świata, Herbert Wells, Wojna światów i Niewidzialny człowiek, Anna Karenina w oryginale i książka dwóch dróg Jodi Picoult. Przechodzimy teraz wyżej do książek, do większej kolekcji książek po rosyjsku. Dobra. Tutaj jest Daria Doncowa, dwie jej powieści, James Rolands Biezdna, Krylow, Iwan i jego baśnie, Gogol i Wycierana Hotory Blisti Kańki, Dracula, Brema Stokera, Tolkien i Silmarillion, Oscar Wilde, Portret Doriana Greya, Zygmunt Freud, mam tutaj Jeźdźca bez głowy, Rebekę, Drogę Cormaca McCarthy'ego i Amerykańskiego psychopatę. Także taka moja kolekcja po rosyjsku i lecimy dalej. Tu będą teraz prace na wysokościach. Tutaj, mam tutaj Czarnoksiężnik skrajny os po ukraińsku. Język rosyjski w świecie biznesu. Absolutnie fantastyczna sprawa Hank Green, czyli brat Johna Greena. Stulatek, który wyskoczył przez okno i zniknął. Arrowhead, czyli książka po angielsku, kupiona w Deals. Sweet Freak, Sophie McKenzie. To jest chyba jakiś taki młodzieżowy thriller, o ile się nie mylę. Jeszcze nie czytałam, ale kupiłam za jakieś grosze w Lidlu i bardzo chciałam ją wcześniej kupić. Nie kupiłam, więc ona chyba musiała wpaść w moje ręce. Rainbow Rowell i Nie poddawaj się, pierwszy tom trylogii. Oko świata. Nicholas Sparks we dwoje. Samantha Young i Nieznośny ciężar tajemnic. Pieśń o Achillesie w starym wydaniu, czyli Achilles w pułapce przeznaczenia. Dwa tomy Outpost Głuchowskiego. Prawie jak Gwiazda Roka. The Gravity of Us. Oraz Cudowny chłopak. Kolejne książki. Nie będę już ich wyjmować, ale tak, mam tutaj Wakacje z duchami, Encyklopedię dobrego humoru, Uczniowie Spartakusa oraz Wichury i Wichura i Trzciny. Miłość ze snu, Dwoje do pary, Księżniczka Watykanu, to jest o mojej ukochanej postaci, czyli o Lucrecji Borgia, Lato i Ptaszynka, Mimochodem o chodzeniu, Niepoliczalne, Ja i Pani M, Sekretne składniki miłości, Steve Martin, tak, ten aktor, Piękny przedmiot, Romans pod choinkę, Moje serce, mój wróg i John Green, Szukając Alaski. Tutaj mam Weterana, Isaac Asimov i Fundacja i Ziemia, Trzydziestka na karku oraz Zły Tyrmanda. Tu mam jeszcze takie książki z półki obok, natomiast włożę je tutaj, to już od razu pokażę. Caldwell, Erskine, Caldwell i Dzikie Kwiaty. Aleksandr Buszkow, Taniec Bieszny, kryminał rosyjski. Samantha Young, Wbrew zasadom. Biały Kieł Jacka Londona. I niedawny zakup, Kosmiczne rozterki Neila deGrasse Tysona. Bardzo ciekawa książka o kosmosie. Lecąc dalej, to tutaj od razu pokażę. Opowieści z Narni, cała kolekcja. Ja jestem teraz właśnie na tomie Koń i jego chłopiec. O, dobra, muszę schować. Okej, okay, lecimy dalej. Pożeracz demonów Royce Buckingham. Tam na tamtym regale mogliście zobaczyć pierwszy tom. Pogromca demonów tam był. Proste z mostu.
to, co widzę bez ciebie. Czy niedźwiedzie polarne czują się samotne? I 101 innych intrygujących pytań. Michael Bay, więzień celi 25. Wszystkie randki Stelli Gray. Inna kobieta. Księżyc nad Soho. Zatrzymać gwiazdy. Tkając świt. Gdzie jest twój dom? Ziemia. O Jezu, ale pokazałam. Gdzie jest twój dom? Ziemianinie. Playlist for the Deaf. Chemik Stephanie Meyer. Meyer. Oraz Czarownice ze wzgórza. Jak można zobaczyć, książka jest jeszcze w folii, więc bardzo namiętnie ją czytałam. A stoi na tej półce już 2-3 lata. Książka Wacława Radziwinowicza, Gogol w czasach Google'a. Tutaj mam Diabeł ubiera się u Prady. Ja go skończyłam, ale zapomniałam wyjąć zakładki. Śnieżną noc. I książka taka mitologiczna, Freja. Wyspa strachów, kolekcja moja Williama Whartona, Adept magii, Osobliwe szczęście Artura Peppera, Brain Man, Island of the Blue Dolphins, Dreszcz i Dreszcz 2, trylogia Richarda Phillipsa, Drugi okręt, Remedium i Brama oraz książki Dziewczyny nie dziergają i chłopaki nie dziergają i dziewczyny nie biją oraz książka o Menynsowie Sylwii Vaught. Czyli to są takie moje książki z tyłu i został nam ostatnia taka półeczka. No i tutaj czas zapoznać się z ostatnią półką. Tutaj mam Petera Bretta, Malowany człowiek. Spadło. Dangerous Creatures to jest właśnie książka od pięknych istot autorów. Zeszłoroczny zakup na targach książki w Warszawie, czyli Wielki Gatsby. Fandom. Nocny film. Duna. Oraz Vivian. To jest o fotografce, która w swoim życiu zrobiła mnóstwo zdjęć. Zaraz zdejmę i wrócę pokazać te książki. Lecimy. Tutaj jest Hanna Samson i Pułapka na motyla. Gentleman w Moskwie. Krasningli, autora Diabeł ubiera się u Prady. Wybór damy, też książka interaktywna. Wojna bogów. Szeptacz. Mam na imię jutro. Burza. Historia prawdziwa kapitana Haka oraz Ghost Hunter, światło, które zabija. I zaraz zdejmę te książki i pokażę, co znajduje się z tyłu. I przypomniałam sobie jeszcze o dwóch książkach, ale to już na samym końcu pokażę. No i tyły. Tutaj na górze coś jest, zaraz to wyjmę, ale to najpierw tak. Mam tutaj język włoski, język francuski, kolorowankę i zbiór opowiadań, nie, zbiór reportaży Justyny Kopińskiej, Polska odwraca oczy. Słowianie, Miłość, seks i serce, Immersja, Stephen King, Zielona Mila, Triskel oraz Riptide, Lincoln Preston. To jest dwóch autorów, książka po angielsku. Rok 1984, tu mam jeszcze Żelazny Olbrzym, Blackwater, Akacja, Bulhakow, Mistrz i Małgorzata po rosyjsku, Jak fotografować smartfonem, Ćma, Po prostu razem, Miasta, Do góry nogami, Kim do licha jest Carmen Sandiego, Nieumarła i niedoceniona,
Ciemne tunele, Mrówańcza, Notes oraz jeszcze jedna książka. Aha, to jest książka napisana przez Wojciecha Michałowicza, Dream Team. Chciałam ją mieć, ponieważ znam Woja i chciałam mieć coś, co on napisał, a pisze bardzo ciekawie. Także zaraz jeszcze pokażę Wam dwie książki, które mam w swojej kolekcji, ale w ogóle nie znalazły się tutaj na półkach. Czas to zmienić. W zasadzie trochę więcej książek zostało niepokazanych. Mam tutaj dwa tomy Ogniem i Mieczem. Terry Pratchett i jego Straż Straż, pierwszy tom serii Świata Dysku. Książki mojej mamy dwie, ale podejrzewam, że pójdą na moje półki. Skrawek Pola, Saga Wiejska, tom pierwszy. Oraz Lucinda Riley, Tajemnice Zamku. Moja mama to przeczytała, bardzo chwali, więc ja też teraz będę czytać niedługo. Także to chyba tyle z moich książek. Dzięki za obejrzenie tego filmu. Mam nadzieję, że Wam się podobało i że znaleźliście jakieś ciekawe pozycje, aby uzupełnić Wasze biblioteczki. Jestem ciekawa też, jak Wasze biblioteczki wyglądają. Może zrobimy taką serię, gdzie to Wy pokazujecie swoje biblioteczki. Zobaczę. Będę myślała o tym planie. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Dzięki za obejrzenie i do zobaczenia w kolejnych filmach. Cześć!